Dzień dobry, Julia Przeździęk, ze mną prześliczna Joanna Opozda, z którą miałam przyjemność wczoraj obejrzeć materiał nagrany z Damianem Glinką, gdzie ludzie w komentarzach pisali, jaka jesteś piękna, że jesteś jedną z najpiękniejszych polskich aktorek. Jak ty się czujesz, otrzymując takie komentarze? Jak każda kobieta, która usłyszy coś miłego, jest to... No fajne uczucie, co mam powiedzieć. Bardzo, bardzo mi miło. Ale czy ty się z tym zgadzasz? Utożsamiasz się z tym, co widzowie piszą? Czy jest to dla ciebie takie niecodzienne i gdzieś tam krępujące? To jest trochę krępujące, bo ja nie uważam, żebym była jakaś niezwykle piękna. Jest tyle przepięknych kobiet. W ogóle Polska ma... uważam, że Polki to jedne z piękniejszych kobiet na świecie. I ty też jesteś śliczna, więc jest mnóstwo pięknych kobiet. Jeżeli chodzi o aktorki, nie ukrywajmy, że jesteś dość znaną aktorką. I czy ty wyobrażałabyś sobie siebie w innej roli aktualnie, niż robienie to, co aktualnie robisz? Myślę nawet o produkcji. Mogłabym pracować gdzieś dalej, jednak przy filmach, bo to jest moja pasja, całe życie się tym interesowałam, od małego chciałam być aktorką, ale zastanawiam się jeszcze, jak to by było pracować po drugiej stronie kamery czasami. Jest to spowodowane zarobkami. Ostatnio widziałam wpis Anny Muchy oraz komentarz Julii Wieniawy odnośnie zarobków aktorek. Czy jest to prawda, że aktorki w Polsce nie zarabiają tyle, ile powinny? Wydaje mi się, że to jest też indywidualna kwestia, bo ktoś może być zadowolony ze stawek, ktoś nie, ale faktycznie jest, tak to bywa, że aktorki często płaci się im po prostu mniej niż aktorom. I to jest smutne w tym zawodzie. Nie wiem, czym to jest spowodowane. Może, bo ja też gdzieś czytałam, co mówiła Ania Mucha na ten temat i może faktycznie tych polskich kobiet, aktorek jest tak dużo pięknych, zdolnych, że zaniżają te stawki. No nie wiem, na czym to polega. Ale patrząc na Europę, zarabiamy zdecydowanie mniej, bo ja robiłam na przykład filmy na Ukrainie, w Kijowie, jeszcze przed wybuchem wojny. I tam miałam lepsze stawki niż w Polsce, więc coś w tym na pewno jest. Czujesz się niedoceniona, jeżeli chodzi o polskie płace? No nie uważam, żebym była jakaś niedoceniona, nie jest źle, tak? Nie jest tak, że jakoś zarabiam bardzo mało. Z drugiej strony, jeżeli pytasz o to, jak zarabiają aktorki w innych krajach, na przykład w Europie, to faktycznie wypadamy słabo na tle na przykład właśnie innych krajów europejskich. Hiszpania, Rosja, tam są zdecydowanie większe stawki. Asiu, czy trudno było tobie po ciąży odzyskać dawną figurę i wrócić z bojowym nastawieniem do pracy z powrotem? Jakoś specjalnie nie wracałam do... Znaczy wiesz, nie poszłam od razu na siłownię i nie przeszłam na dietę, ale miałam dużo stresu i to też przez to, jak ja się stresuję, to mniej jem zdecydowanie, więc to na pewno miało wpływ na moją wagę i szybki powrót. Czy moment, gdy twój synek powiedział pierwsze słowo, jak usłyszałam, było to mama, był takim momentem, w którym zrozumiałaś, jak ten czas szybko leci, że twój synek, który dopiero co się urodził, dopiero co wszystko tak szybko przebiegło, już coś mówi? No, mnie to trochę przeraża. Ja bym chciała tak zatrzymać czas i wydłużyć ten okres, bo no to jest... To są takie zmiany. Co tydzień dzieje się coś nowego i on teraz już wstaje, już pięknie raczkuje. Po tym, jak powiedział mama, już powiedział i dzidzia na przykład. Ja wiesz, to są jeszcze takie słowa, gdzie on nie rozumie, co mówi. To są jakieś takie zbitki, jest nieświadomy wypowiadanych słów, ale mimo wszystko no, widzę, jak ten czas leci. Słucha tego, co ty mówisz i próbuje ciebie w jakiś sposób naśladować. Na pewno, na pewno. Gdybyś chciała, żeby Vincent poszedł w ślady swoich rodziców? Mówię o branży. Wolałabym nie, prawdę mówiąc, ale wiem, że no, nie będę go powstrzymywać przed niczym, oczywiście. Zobaczymy, jest jeszcze tak malutki, że o tym nie myślę, ale nie chciałabym, żeby poszedł to, co rodzice, w to aktorstwo. Uważasz, że właśnie ten świat, w którym żyjesz, niszczy ludzi? Czy świat, w którym ja żyję, niszczy ludzi? Świat,
celebrytów. Całe to tutaj widowisko, które, w którym się znajdujemy. Nie jest ważne, w jakim jesteś środowisku. Każda branża, wiesz, w każdej branży możesz spotkać złych i dobrych ludzi. Wspomniałaś o tym, że karma wraca i ludzie doczepili się w komentarzu tego. Nie wspomniałam, ja po prostu zostałam zapytana, czy wierzę w coś takiego jak karmę. To nie jest tak, że ja jakoś tam, przepraszam, mi się tu rzęsa zaczepiła, chyba? Nie, jest okej. Okay. Joanna przed chwilą w ogóle wyszła od Harego, z tego co widziałam. Tak. I w ogóle mówię, Boże, ona chyba nie przyjedzie, ale tak patrzę, proszę, tak. Prosto od Harego jeden. Naprawdę, naprawdę. Tak, pozdrawiam cię, Harry. Jakie było pytanie jeszcze raz, bo mnie... też nie pamiętasz? Czekaj, muszę sobie przypomnieć. O czym my gadałyśmy? O czym my gadałyśmy? Zapomniałyśmy, serio. Dobra. Musimy w takim razie... O karmie dla kota. I co w związku z tą karmą? Bo ja ci tylko przerwałam. Zostałaś o to zapytana i powiedziałaś, że spotkało ciebie w życiu bardzo wiele nieszczęśliwych momentów. I ludzie trochę pocisnęli to, że jak to jest, że mówisz, że... Tak. No to może nie zrozumieli, bo ja nie uważam... Wiesz, to jest szeroki temat. Tak naprawdę, jeżeli jesteśmy... krzywdzimy ludzi wokół, to nie oznacza, że do tych ludzi w tym momencie wraca karma. To nie tak wygląda, to trzeba by się tutaj w to wgłębić. Ale to również możemy powiedzieć matce, która ma chore dziecko, wróciła do ciebie karma. Jakbyśmy tak rozmawiali, albo temu małemu dziecku, wytłumacz, to karma. Tak nie można do tego podchodzić. I ja dlatego, to nie jest w ogóle odpowiedni moment, żeby tutaj, wiesz, rozmawiać na takie tematy i filozofować, tak. Asia, czy jest szansa, żeby matka z małym dziedziusiem... Nie, no właśnie, chyba po prostu sobie tak ubzdurałaś i teraz będzie... Czuję. Aha, dobra. Czy jest szansa, żebyś ty zakochała się na nowo, zaufała komuś? Czy będzie to dla ciebie bardzo ciężkie? Bo wczoraj powiedziałaś, że zastanawiałaś się nad terapią i mnie dziwi fakt, że ty nie udałaś się na terapię? Czy to już nie chcę na te tematy rozmawiać, po prostu. Powiedziałam wczoraj, co miałam do powiedzenia i starczy. Okej. Okay. Odnośnie filmu może teraz. Powiedziałaś, że jeszcze go nie oglądałaś. Ja wiem, że dzisiaj o 17 była taka możliwość. W jakiej odsłonie będziemy mogli zobaczyć Asię tym razem? Po przerwie. No, skoro go nie oglądałam, to jeszcze nie mogę tutaj zbyt wiele powiedzieć. Nie wiem, które sceny dokładnie weszły, bo z tego, co słyszałam, chcą z tego filmu zrobić też serial i wiem, że nie wszystkie sceny wchodzą do filmu. Więc... Jaką postacią jesteś? Co nietypowego robisz, czego nie robisz na co dzień? Ojej, na pewno się tak nie ubieram i nie mam takiej fryzury, bo ty też nie widziałaś filmu. Nie. Piękne kostiumy stworzone przez Tomka Jacykowa. Czyli klimat? Nietypowe bardzo makijaże. No to są te lata, szalone lata i te włosy jakieś rozczochrane. No super było się tak przenieść w czasie. To jest piękne w tym zawodzie akurat. Żałujesz, że nie żyliśmy w tych latach, do których miałaś okazję się przenieść? Ja dużo o tych czasach słyszałam od mamy na przykład i zdecydowanie nie chciałabym się z nią zamienić. A odnośnie twojej postaci, czy ty w jaki... Dobrze. Czy ty utożsamiasz się w jakikolwiek sposób ze swoją postacią? Nie. Jesteś zupełnie inna niż to, co przedstawiłaś. Ja jestem bardzo ciekawa, co Joanna tutaj zaprezentowała i pokazała i jak będzie przede wszystkim wyglądała w filmie. Koniecznie oglądajcie premierę nowego filmu, w którym Asia miała okazję zagrać. Dziękuję tutaj bardzo za rozmowę i życzę miłego oglądania. I wzajemnie. Do zobaczenia.